Czołem ludziska, z tej strony Starzek, a przed wami wielki powrót, to The Escapist 2. Od dzisiaj będziemy ogrywać więzienie, które nazywa się Dungeons and Duct Tape. Jedno z najtrudniejszych więzień, więc wybrałem sobie świetny pomysł na to, żeby rozpocząć powrót do tej gry po półtora roku, nie pamiętając praktycznie nic, więc może będzie ciekawie. Przede wszystkim wpadłem na pomysł taki, ponieważ no, chciałem jakąś niespodziankę zrobić na święta, więc a święta mi się kojarzyły czasami z The Escapist 2, że w grudniu zaczęliśmy i nie skończyliśmy na przykład jednego więzienia, ale zostawmy już tamto więzienie w spokoju. Zaczynamy nowe solo, tak? Tym razem solo, no bo to chodzi mi o to, żeby szybko to nagrać i mieć po prostu taki lżejszy tytuł trochę na święta, do ponagrywania na zapas, tak? Bo też będę chciał trochę odpocząć w końcu od cięższych tytułów i bardziej wymagających. No i cóż, napisałem na grupie, na ilaminatach naszej grupie facebookowej z pytaniem, czy macie jakieś pomysły na RPGowe postacie? No i z tych RPGowych postaci lub z gier z elementami RPG udało mi się poskładać kilka propozycji, kilka pomysłów na ziomków, z którymi będziemy, którzy będą naszymi współwięźniami, ale również przy okazji wziąłem pod uwagę też Gildię Skrybów, chciałem ich w jakiś sposób wynagrodzić też ciężką pracę, którą robił przez cały rok i wybrałem po prostu losowo. Wszyscy strażnicy są najbardziej aktywnymi członkami Gildii Skrybów, więc przy okazji, gdyby ktoś chciał dołączyć do Gildii, pomóc nam tłumaczyć, tak najbardziej zachęcam. Wystarczy na mnie napisać do mnie maila, tak? igraszka@staszka.gmail.com i opowiedzieć trochę o swoim języku angielskim i może dam test i zobaczymy co dalej. Więc moi drodzy, zaczynamy. Tak, nowy sezon, nawet nie mam pojęcia, który to jest sezon, ale wiem, że ich jest od metra było. Jedziemy z nowym więzieniem, Dungeons and Duct Tape, to jest więzienie z DLC-ka. I cóż, zobaczmy jak nam pójdzie z tym hardem. No i kurczę, zaczynamy. Boże, jak ja dawno nie grałem w The Escapist. Muszę wam powiedzieć, ja nawet nie pamiętam, jak się w to grało. To jest najpiękniejsze. Nie pamiętam, dodatkowo jeszcze mam różne... O Jezu, ja już mam jakieś złe rzeczy, które trzeba chyba pochować stąd. Roll of foil. Na dzień dobry. Dobra, na początku wiem, że była zbiórka. Oficer Stanford na mnie tu patrzy. Dzień dobry, mam nadzieję, że znajdziecie kilka fajnych nawiązań do różnych RPGów bądź gier z elementami RPG. Zagreus tu już czeka, proszę bardzo. Oficer Kal chce mnie tutaj zbić mocno.
Dobrze. Jesteśmy tak szczęśliwi, że tu jesteśmy. No zdecydowanie, trzeba poznać w ogóle rutynę na początku, pamiętam. Pamiętam, że trzeba było nabijać siłę, żeby móc prać mordy i prać tyłki. I różne inne dziwne rzeczy można było robić w tej grze. O Jezus Maria, czuję się jakbym po prostu... Taki miałem dziwny pomysł. Taki niesamowity i nietypowy pomysł, żeby akurat DS Gabies odpalić na święta. I czemu nie? Może ją ukończę? Może ją ukończę nie za rok albo za dwa lata? Tylko ukończę ją nawet może jakoś niebawem. Może jeszcze... Bo to jest najtrudniejsze więzienie, tak? Więc... Największy poziom trudności free time na dzień dobry. No dobrze, to rozejrzyjmy się. O co tutaj chodzi? To jest jakiś Bill, Pauline, nie wiem kto to jest. To nie są ludki, którym imiona dawałem. To jest jakieś miejsce... Sit down. Kurczę, a to E się naciskało, dobra. O, patrzcie, tu możemy coś zrobić. To tutaj jest jakieś biurko, tu się można by dostać. Pytanie brzmi tylko, co tam jest obecne. Tu mamy szpital, tu już się leją, tu mamy co? Co to? Można się blokować, a tu jakaś skrzynka. Tutaj mamy kuchnię, dobra. Zeszliśmy niżej, a tutaj, to właśnie, to wyglądało jak takie miejsce, aha, dobra. Myślałem, że to wyglądało jak miejsce, gdzie będzie można coś robić. To tak wygląda trochę, jakby to było miejsce, gdzie można by jakoś kopać może? Najtrudniejszy więzień, więc pytanie brzmi, jak się ucieka z tego więzienia? Jaki jest pomysł na ucieczkę? To jest dobre pytanie. Jestem ciekawy, czy w ogóle dobrze, że to zrobiłem tak, że... Prawda? Odpaliłem The Escapist z najtrudniejszym więzieniem z dodatku. Tak po prostu na dzień dobry. To wydaje się, że chyba jakieś... Może jakaś robota tutaj jest? Zobacz w ogóle, jak wygląda mapa. Okej, okay, blacha za tu łazi. Tu są... Jezu, jakie to jest wielkie. No zobacz, jaka wielka jest... Wielki jest ten zamek. Trzeba poznać jego wszystkie sekrety? Trochę nam zajmie pewnie, ale no... Rozumiem, że wam to nie będzie przeszkadzać. Standardowo, no teraz lecimy prawdopodobnie, no, dwa odcinki na... Dwa dni gry na odcinek. O, może tu się uda coś znaleźć przy okazji. Co my tu mamy? Mamy podkowę, sheet of metal. Mamy też grapple head i screwdriver. Dobra, sheet of metal, okej. Use inventory. I oczywiście, jak zawsze, gra musi mnie uczyć, jak się gra. Chociaż, no może po tej długiej przerwie, może by się przydało. Faktycznie. Muszę tylko ogarnąć, gdzie jest mój... Breakfast time, okej. Muszę też ogarnąć... Gdzie... Byłem na śniadaniu, świetnie, cieszę się. Gdzie jest moja cela? No rozumiem, tutaj są cele, tak? A i moja cela w ogóle jest domeczkiem oznaczona zawsze, tak? Tu nie można było przyspieszać, żeby biegać. Nie, shiftem mogę tego spowalnić. No świetnie, o to mi chodziło. Dobra. Czyli tak. Mogę tu sheet of metal schować i na razie screwdriver. Mam grapple head, mam jakieś dziwne rzeczy. Po co mi mydło? Jadłem, więc nie muszę jeść po raz kolejny. To na pewno. Co my tu mamy? Oho, roll of the duct tape. No to się przyda na pewno. Muszę też przypomnieć sobie w ogóle, jak się... Mogę wziąć też to. Jak się w ogóle grało w to, nie? Jak się używało, jak się klikało? O nie, nie tu. Już mam pełen hidden compartment zajęty. Wiem, że jakieś mydła, jakieś grzebienie, coś, kurczę. To wszystko człowiek będzie musiał sobie przypomnieć po dwóch latach niegrania. Ostatnio widziałem odpalone półtora roku temu, więc rozumiecie. To trochę czasu minęło. Eric, co ty masz w swoim job time? Owa, ja nie wiem, czy ja mam jakąś robotę. Bateria jest, papier toaletowy, magazyn. Nie wiem, czy mi jest iron bar potrzebny, czy length of rope. A być może rope mi się przyda, wiecie co? To jest niegłupie. Tylko pytanie brzmi... No dobra, to na razie powrzucam te rzeczy tu. Okej, czekajcie, jakaś robota jest. A czy ja mogę jakąś robotę zdobyć, czy... Czy ja na razie jestem biedny i robotę nie zdobędę? To jakoś trzeba było robotę sobie chyba... Chyba trzeba było robotę jakoś sobie... załatwić. Lightning torches. Okej, okay, 40-40. Stone Mason. Marit jest Stone Masonem. Tutaj mamy job board, to jest nobody plays lutes anymore, co? I making horseshoes. Minsk się tym zajmuje. Dobra, Stone Mason, co ciekawe, tamta jest wolna robota, czyli 40-40. Tylko, że musimy ją wywalić stamtąd, żeby móc przejąć robotę. Dobra, na razie usiądę. Tak. Jobs. To może jakieś hajstu zdobywałem z tego, co pamiętam chyba. Jak posiedziałem wystarczająco długo. Tak, to jest dziwne, ale dawaj mi hajs. Jakiś, wiem, że to można było handlować przecież jeszcze. Zarabiać hajs, handlować z innymi. Dostałem hajs. Bardzo dobrze. Ile tego hajsu mam? Gdzie to się w ogóle sprawdzało, ten hajs? Tabulator leci po szczególnych. To i się sprawdzało. Tabulator. Ctrl, Alt. Może jednak tutaj. Nie, tutaj są help and options.
Q, dobra, Q, okej, siła 30, fitness, intelekt, a intelekt im wyższy, no to wiadomo, tym więcej mógłbym robić rzeczy, tak? O, proszę bardzo, cup of tea, dobra, przypominamy sobie po drodze, tak? Myślę, że wy też z czasem sobie przypominacie razem ze mną. O, jest jakiś kibelek, bardzo dobrze, tu można rzeczy wrzucić, okej. Można zejść niżej, to jest piętro niżej, a to jest piętro wyżej jeszcze. Tu można by się przekopać. Okej. Mamy piętro wyżej, tutaj, a tutaj coś jest, ale nie da się tutaj dostać, nie. To się można było, pamiętam, jakoś przecinać przez przejścia, a tu kto? Gary? Gary oraz oficer Gutek. Siema Wilson, też przyszedłeś podziwiać rzeczy? Czy job time, trzeba jakąś robotę zdobyć w takim wypadku. Dobra, a gdzie ja mogę ćwiczyć mózg? Ćwiczyć mózg i ćwiczyć inne części ciała również. Ale mózg najważniejszy, tutaj... Czekajcie, zobaczmy tu. Tutaj są jakieś cele. Tu jest jakiś przycisk. A, to jest wejście na dwie osoby. Dobra, do tego nie zrobimy. Zobaczmy tu. Co tutaj jest? Co my tu mamy? O, jakiś rivets, proszę bardzo, magazyn mamy już. Wezmę papier. Wooden peg. Okej, jakiś kołek? Mamy tube of glue i wire. Wezmę to, no bo pamiętam, że takie rzeczy to się przydawały. Jezus. Interact, co tu mamy? Staff notice. Do not be alarmed by the appearance of a catapult in the castle grounds in the coming months. Once the necessary funds have been obtained, we intend to bring in contractors to construct the replica, which should become a nice little tourist attraction and be a much needed addition revenue stream. The folk around here would... here look the type you would pay good money to watch watermelons being hurt several hundreds feet. Być może to jest... Oj, roll call. Być może to jest sposób na ucieczkę. Katapultą! Może da się katapultować z tego więzienia. To byłoby mega. Podoba mi się. Dobra, Geralt popij jakiś Jumbo? Kto to jest Jumbo, kurczę? Coca Jumbo chyba. Geralt, co ty masz? Może jakieś eliksiry? Kurczę. Jest roll call, dobra. Jakieś są zadania też dodatkowe, nie pamiętam. O, Ciri jest, oczywiście, no, nie mogło być inaczej. If you create distraction at breakfast, I can remove couple of chumps. Dystrakcja, dobra, dystrakcja podczas śniadania, niech będzie. Handsome Jack, a ty? Geralt stuck their dirty claws in my desk and pinched my gum. A w ogóle, czy ta gra była kiedyś po polsku, czy ta gra nie została spolszczona do tego czasu? I paid good money for that, I want it back immediately. Okej, ale muszę to sprać... Sprać Geralta, no chyba cię porąbało. Matt, proszę bardzo, I hear you are someone who knows to craft things. I'm looking for a makeshift double bass. Nie mam pojęcia, co to jest makeshift double bass. Co? Makeshift? Jak to się... O kurczę, dobra, Q i E. Okej, minigierka. Dobra, przypominam sobie powoli. Okej. No dobra, można spędzić tu czas i myślę, że... Co? Już się zmęczyłeś. No dobra. A, no tak, zmęczyłeś się i trzeba jeść. Albo wziąć jakieś rzeczy, żeby regenerować sobie energię. Okej. No dobra. No to przydałoby się coś zjeść, znaleźć coś. Nie mam nic do jedzenia. Nie? Uj! Nacisnąłem I! Co się dzieje? Nacisnąłem I! Czy to ktoś mnie uderzył? Chyba ktoś mnie uderzył. On mnie uderzy i teraz będą na niego... Dobra, tu mnie biją! Kurde, co tu się w ogóle... Wi, weź coś zrób z tym! Gość mnie leje! Dobrze, tak jest, po ryju Wilsona. O, nawet jeszcze oficer Shedix leży, proszę bardzo, sprana kreweta. Shower time, dobra. Shower time. Gdzie ludzie poszli? Gdzie jest strzałka? Tu jest strzałka, dobra. Tak. Ciekawe, bo nic nie mówiłem Gildii Skrybów, że mam zamiar zatrudnić ich jako moich strażników w tym więzieniu. Oni nic nie wiedzą. Także może być ciekawie. A no tak, mogę iść pod prysznic. Właśnie, mogę iść pod prysznic, żeby regenerować energię zamiast jeść. Pewnie. Było coś takiego. Tu mamy znowu jakieś przejście. Znaczy oczywiście pamiętacie, zawsze można tu... Floor 4. Wentylację. Można zobaczyć, gdzie możemy się dostać. Jak macie jakieś... Może jak zauważycie jakieś ciekawe sposoby na ucieczkę, no to oczywiście rzucajcie sugestie w komentarze. Będziemy próbować... A jak się synchronicznie, kurczę, myją. A już się piorą. Kto tu się pierze z kim? To tutaj się leje. Chyba Marit się tu leje. Ło! Dobra. Mamy tutaj jakieś mleko, widzę nawet jest. Dobra, ale nie wiem, czy strażnicy nie będą przypadkiem źli. No proszę bardzo, Vi i Marit się chyba zlali, okej. Nie, dobra, Marit. Ciastko miałaś, Marit. Mogłem ciastko Marit zabrać. Znowu job time. Dobra, czyli mamy job time o 15.
porządku. Okej, to gdzie mnie to zaprowadzi? To idę to odbyć jeszcze tę robotę, a teraz tutaj. Niżej, blacha, get moving, kurczę, przecież się ruszam. Jakąś robotę trzeba zdobyć. Tutaj patrzcie, coś jest, no tutaj coś jest. Także zaiste można by spróbować dostać jeszcze tutaj, ale to oznacza jakieś drzwi? Trzeba może by otworzyć? Chociaż wiecie co, to wygląda jakby tu było... Może z dołu da się dostać na górę. Dobra. Nudzę cię? Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Czekajcie, ale skoro tak... Bo tutaj chyba jest dolne piętro, nie? Tak to wygląda moim zdaniem. I to jest całkiem blisko tu. Floor 2, vent 1, floor 1. Underground. Wow! Underground, solitary, proszę bardzo. A! Czyli karcer jest pod ziemią. Proszę bardzo, prąd można wyłączyć też pod ziemią. O, jedziecie? Także badanie tych zakamarków jest całkiem potrzebne. A co to jest to? Jakiś telefon? No to wygląda. A tu już są cele, tak? Może zobaczymy jeszcze raz Abigail ze Stardew Valley oczywiście. Mamy timber, mamy leather strap. O, to coś wygląda na coś ciekawego. Dobra, zobaczmy co... Erika już patrzyliśmy z tego co pamiętam. Dobra, a kogo ja w ogóle mam jako kompana swojego? Bezimienny, no oczywiście. Bezio. Okej, czyli co, zrzucamy to. Cyk, cyk, cyk. Tak będziemy to rozrzucać na ziemi niebawem, tak? Ale dobrze, mamy duct tape, to najważniejsze. Ja bym chciał poćwiczyć też umysł, nie tylko siłę. Gdy przydałoby się. Kto tu chodzi? Moira, no oczywiście. Moira i Wilson, proszę bardzo. Klaus. Klaus Schimmer, od razu tak powiem jeszcze. Co my tutaj mamy? Bateria może się przydać? O, pair of wide gloves. O, żółte, białe rękawiczki. No to... perfekcyjna pani demo tutaj widzę, ostro. Dobra, no nie wiem, co mi jest potrzebne, więc nie wiecie, nie wiem, co zbierać w sumie. Cause a distraction during breakfast, ale to nie teraz. Mamy jeszcze... O, talcum powder, dobra. Mamy też zapalniczkę, myślę, że się może przydać. Co? Wiecie, Lida też się przyda. Przecież. Czy dopóki strażnik nie wejdzie, to się chyba nie wkurzał, jeśli chodzi o nielegalne rzeczy. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że możemy sobie zrobić tutaj miejsce na nielegalne rzeczy, tylko musimy nauczyć się i przypomnieć sobie, jak się rąbało w tym. Może pilnik był potrzebny? Nie. Sheet of metal. Roll of foil. Dobra, czekajcie, bo chodzi o to, że tutaj dam to. O, już nie mam miejsc, więc będę musiał to upuszczać. Teraz pytanie, jak się upuszczało? Q? Z? X? C? E? A prawym przyciskiem myszy? Tak, prawym przyciskiem myszy się upuszczało, dobra, bo bateryjki się przydadzą. Co mam teraz? Dinner time. Okej, no bo myślę, że linę da się połączyć z grapple headem być może i to może pozwolić trochę rzeczy tutaj. Może zwiedzić też? Matt ma jakiś quest, ale na początku pójdźmy zjeść. W ogóle, czy myśmy jedli coś w ogóle? A, tu jakieś żarcie chyba się brało z tej... Stąd się brało. Take tray, o właśnie. Dobra, pojemy się tutaj. Proszę bardzo. Mamy tutaj V obok siebie. Jesteśmy bezpieczni, mam nadzieję, że katanę nie przyniosła ze sobą. Okej. Muszę sprawdzić w ogóle, co jest... naprawdę Escapist nigdy nie dostał polskiego języka? Bo to dla mnie jest takie trochę zastanawiające, ale faktycznie może tak nigdy nie było. Że mi się tylko myślało, że... Ła, się tam gonią, zobaczcie, leją. Bardzo chcę Stanford też jest zaalarmowany. Biją się. No dobra, czekajcie. Aha, i tutaj zobaczcie, żeby tutaj wyjść. To tutaj, to jest w ogóle wyjście. Free time, świetnie. Możemy wyjść sobie tutaj, na zewnątrz. Możemy obejść, tu nie możemy wejść. Ło, możemy tu wejść, co to jest za miejsce? Nie, to magazyn jest. Ciekawe, czy tutaj strażnicy przychodzą. Jeśli nie, to można by to jakieś nielegale trzymać. A, nie możemy, bo tam jest drabinka. Dobra, są... ściany. Tędy można wrócić. A, tutaj jest jakaś skrzyneczka. Tu jest jakaś skrzyneczka, ale one się resetują codziennie, więc nie ma sensu tutaj coś wrzucać. Tak mi się wydaje, że tak było. Mamy iron bar, mamy baterię, mamy pilnik. A teraz pytanie, jak się robiło lepszy pilnik? Czy to dwa pilniki i duct tape nie było potrzebne, żeby zrobić lepszy pilnik? Jak to wyglądało? To jest dobre pytanie. Zobaczmy. Żeby zrobić... Makeshift... Tak, makeshift cutters, proszę bardzo, jak najbardziej. Tylko potrzebuję 40... Kurczaczki. Na razie to zrzucę tutaj, może tu nikt nie przychodzi. Ale potrzebuję 40 intelektu. Teraz gdzie się ćwiczy mózg w tym miejscu? Gdzie? Tu jest ćwiczenie mózgu. Gdzie tu jest miejsce, gdzie mogę sobie poczytać w spokoju? Nikt mi nie będzie dupy truł. Sprawdzimy to. Sprawdzimy, poszukamy. Halo, czy wy wiecie, gdzie tutaj jest? Tutaj, a tu też są cele?
A, tu, bo to jest moja cela, no właśnie. Tu wchodzimy wyżej, też są cele. Tylko czyjeś inne. Tak, tu są kolejne cele. Na przykład Moira ma tutaj swoją celę. Ło! Nie powinnamy tu być, oczywiście, pitu pitu. Młotek. O, sok plus to da nam już coś fajnego. Łe! Czemu dostaję w łeb? Chyba wiem, czemu dostaję w łeb. Wydaje mi się, że dlatego, że... Aha, dobra, to już po mnie. Jasne, dostaję w łeb, ponieważ sprawdzałem czyjeś szafki i strażnik to zobaczył. Dobra, proszę bardzo, oficer Łasica. Niech będzie, zlała mnie. Okej. Medyk! Proszę mnie podnieść. Dobra, a gdzie tu jest biblioteka? Ja chcę wiedzieć, gdzie tutaj czytać, żeby podnosić mój mózg. Mózg mam nisko, jak zawsze, więc mój mózg musi być wyżej. Może teraz jestem w stanie zobaczyć? Na tej mapie? Vents, favor objective. Dystrakcję to mam zrobić na śniadaniu, z tego co pamiętam. Wentylator, floor, a tu jest napisane roll call, job office, maintenance. Social, a może właśnie w tym miejscu, gdzie jest social? Tylko nie zwróciłem na to uwagi. Tu mamy gym. Tu mamy maintenance. Dobra, na czwartym piętrze mamy maintenance, showers, control room i guard room. Na piątym piętrze natomiast mamy w ogóle guard room wielki, mamy infirmary. Okej, okay, medic room. Czyli wychodzi na to, jeszcze jest szóste piętro, ja pitole. Warden's office. Siódme piętro, tu już jest dach. Jest wielkie. That's what she said. Dobra, czyli social. No może tam, gdzie miałem. Roll call, o kurczę, teraz? Tu jest social, nie? Ale tu nie ma żadnych książek. Więc ten social to niekoniecznie jest takie, że ja mogę sobie ćwiczyć mózg tutaj, nie? Dobra. Jestem na roll callu. Świetnie. Matt? Jakie masz zadanie? I got you to brawl my cell. Supplies. I'm lacking anything to paint with. Czy co, mam mu znaleźć coś? Accept. Locate beautiful painting for Matt. Okej. Okay. To jest do zrobienia. Szczególnie, że jest to bardzo blisko. O! Oficer Parawan, proszę się rozstawić gdzie indziej. Dziękuję. Dobra. Tutaj, u Erika. Okej, idealnie. Proszę bardzo, jest beautiful painting. Super. Przy okazji jeszcze zostawię te śmieci, żeby nie nosić ich ze sobą. Cyk. Mam się, że tu nikt nie kradnie. W ogóle z tego można zrobić sock maze, pamiętam. Sock plus mydło daje nam jakąś podstawową broń, gdybyśmy chcieli. Returns to cell! Już mam wracać do celi? To smutne, jesteś bezimienny. No dobra. Smutne to, ale nic więcej nie zrobię na razie. Okej, okay, dobra. Sprawdzam, jak tam moje... Dobra, trzeba w tak przypadku... No nie wiem, kurczę, gdzie na razie ćwiczyć mózg? Chwilowo nie mam pomysłu, ale no trzeba by tu zacząć też... Czekajcie, a mogę zabrać... Jak się... Cholera, jak się... Zdymowało... prześcieradło z łóżka. Było coś takiego kiedyś. No to nie tak. Czekajcie, bo to czas przyspiesza, nie? No właśnie. Dobra, trzeba było przytrzymać E. Okej. Okay. I teraz jedynka. Czekajcie, jedynka. E? Jak to użyć teraz, żeby tu... Kurczę. Space use. Ach, tu spacja jeszcze czasami była. Jezu. Jeszcze była spacja. Oj, żebym go tylko nie trafił. E się trzymało. Tak? Ale nie działa to na tobie, kolego. Dobra, nie działa to na tobie. Ale można rozwiesić trochę prania. To mam nadzieję, że będą patrzyli, co tu robię. I dzięki temu będę mógł tutaj ciurkać. Czyli potrzebuję albo widelcy, albo czegoś do ciurkania faktycznie. O kurczę, pamiętam, że gdzieś zostawiłem też pilnik. To można się chwilę zastanowić, co trzeba zrobić. Tak, mamy dużo jakichś śmieci. Gdybym miał drugi pilnik, od razu mógłbym to zmontować. Jeszcze nie, bo mój mózg jest za nisko. Na razie to jest zbieranie przedmiotów. Pytanie brzmi, czy ja mogę wrzucić rzeczy na przykład do kibla i nie spuszczać wody i czy to cokolwiek zmieni? Jak się otwierało kibel? A, tak. Okej. Okay. Dobra. Wiecie co? Idziemy spać. Czyli pierwszy dzień się zakończył. Mniej więcej jakieś proste randewu było zrobione. Dobra, zabieram ci prześcieradło, chłopie. Dawaj mi swoje prześcieradło. Spacja, tak? Tu nie mogę? Co za głupota? To tu mogę? Tu mogę. Dobra, okej, okay, spoko. Dobra, jakiś początek. Niechaj będzie. Mam nadzieję, że nie odkryją, że ja tam coś złego robię. Miałem locate beautiful painting for Matt. Matt, gdzie ty jesteś? Matt, gdzie jesteś? Blondyn, ty jesteś... No, Matt był blondynem. Jest.
Proszę bardzo, zrobiłem to, ekstra. Zaliczam jakiś pierwszy quest. My friend Gary is up to parole meeting next week. I'd be lonely if they left. They can be averted through if you put a soil in their desk. A jak to? W sensie, aj, dostałem teraz soil in their desk. To jest niżej, dobra, to tu jest wyżej, tu jest niżej, widać, gdzie są strzałeczki. Dobra, muszę wrzucić ziemię do jego... No dobra, ziemię do jego miejsca, do jego desku. To jest do zrobienia. Free time, dobra, masz. Proszę bardzo, zrobione. Discredit, proszę bardzo, no nie miał jakichś fajnych rzeczy w swoim... Ło! Dobra, a, no tak, pamiętam. Przecież tu można było faktycznie zaiste podnosić rzecz. Dobra. Okej, znowu pilnik. Nawet bliżej niż mi się wydawało. Przecież Secret Board, proszę bardzo. Horsiu. Wezmę ten pilnik. Nie wiem co to da, bo wiecie, trochę niebezpiecznie mieć pilnik, kiedy nie mam wystarczającego mózgu, żeby móc to wszystko robić. No właśnie. Ale pytanie brzmi, znaczy dopóki nie będą mi na rollcallu sprawdzać szafki, to będzie wszystko bezpieczne, nie? Dobrze pamiętam. Tak, na razie pilnik wrzucę tu. Co tu się dzieje? Mińsk! Mińsk! Wieź swojego chomika stąd i wypitalaj! Czemu biją biednego Mińska? Dobra, a Mińsk, co ty masz ze sobą w ogóle? Mińsk? Masz jar of ink? Chętnie? Wszystko biorę. Papier toaletowy też może się przydać, szczególnie teraz. W obecnych czasach. Dobra, będziemy mieli dużo śmieci. Niechaj będzie, ale mam nadzieję, że nikt nie zgarnie. Dobra, to się może przydać na fake wall, z tego co pamiętam. Było coś takiego. Dobra, gdzie tu jest czytelnia? Gdzie tutaj powiększać swój mózg? Halo? Czy ktokolwiek wie Gary? Gary losu. When I go into battle, I like to have a wide choice of weapons. I don't want my choice, I remember that I'd like to change it. Hopefully with your help. W sensie, że co? Change the weapon. Co będzie chciał? Locate makeshift stun gun. O! For Gary. No dobra. To jest do zrobienia, to jakieś... Dobra, to jest niżej. Okej, okay. A jak się w ogóle zmieniało questy? Destruction miało być na breakfaście, o! Ale to za chwilę będzie breakfast, żebym pamiętał, nie? Dobra, okej, okay. Gdzie jest czytelnia? Bo mój mózg jest w stanie kiepskim. Tu jest coś. Zobaczmy tu. Gdzie nas to doprowadzi? To jest maintenance room. Tu też się coś dzieje. Breakfast time! No to żeśmy poganiali. To jest jakiś... Tu jest czytelnia! Jest! Znalazłem czytelnię! Świetnie! Dobra, to jest piętro... Kiwie, pierwsze piętro. Dobra. Znakomicie. Okej. Okay. I cause destruction? W porządku. Sorry, Handsome Jack. Leją się! Zrobiłem destruction. Oj, dostałem w papę. Mam nadzieję, że nie miałem nic nielegalnego za sobą, bo bym stracił. O rany. No dobra. Regenerujemy trochę swoje zdrowie i wiemy już, gdzie ćwiczyć mózg. Na pierwszym piętrze. Dokładnie na tym piętrze w rogu. Dobra, świetnie. To już zawsze jakiś plus. Dobra, idziemy. Eirik też dostał. Bezimienny się rzuca. Ciri została zbita, proszę bardzo. Nie zdążyła się teleportować. Dobra, a tutaj? Jak się dostać tu? Medic desk. To nie jest takie proste, żeby się dostać. Znaczy, można pójść tu i przekopać się tutaj. Gdyby to było potrzebne. A jeszcze mi się jakieś kustomizacyjne rzeczy... Kustomizacyjne oczywiście rzeczy odblokowują. Job. Ale ja chciałem zostać na tym piętrze. Niech wam będzie. Zarobię trochę hajsu. W ogóle ile mam hajsu teraz? 90. Okej. Okay. To nie jest jakoś dużo. Siadamy. Cyk. Matko boska, ale dziwnie jest wrócić, powiem wam szczerze, do tej do The Escapist. Myślę, że to kiedyś była flagowa seria na tym kanale. To było lat temu, 4, 5, 6. Bardzo dawno, na samym początku. The Escapist 1 szczególnie. Dwójka już później oczywiście. O, ktoś od... Co? Kto ty chcesz? Zagreus? Masz jakiś tutaj... Bilet do Hadesu poproszę. I heard you're really good with your hands. How about your magic... You magic me up a comblade. A chyba to było łatwe do zrobienia. Jeśli dobrze pamiętam, to get razor blade, get cum. A no właśnie, musimy to złączyć. Cum. Przepraszam, nie cum, bo to zaraz się niektórzy z was triggerują. Cum. Cum nawet bym powiedział. To jest... Ten, no. Siu, siu. Pod afro. Grzybyczek, dobra, w końcu. W końcu możemy się uczyć, dobra. I to trzeba było się utrzymywać, dobra, pomiędzy tymi rzeczami, okej. Okay. Podbijamy inteligencja. Pytanie, czy w tej grze staty spadały, czy nie? Bo ja już nie pamiętam, to było tak dawno temu. Czy raz nabite staty potrafiły się degenerować, czy niego nie? Czy raz wystarczyło nabić mózg i już wszystko gotowe?
Nie mam jeszcze kompletnie planu na ucieczkę. Tu na początku trzeba by zbadać wszystkie zakamarki, zobaczyć co i jak, wejść w każde miejsce. Mam jakiś pomysł, że chciałbym zrobić linę z hakiem, ale do tego potrzebuję, no właśnie, inteligencji. Więc teraz... O, rzeczywiście, czyjeś zadanie to jest zapalanie pochodni. Dobra, jestem zbyt zmęczony. Okej, okay. A gdzieś tutaj, teraz na którym piętrze były... Jak one się nazywają? Faktycznie chodzi i zapala. Na którymś z pięter była łazienka, tak? I trzeba też pamiętać, na którym piętrze są łazienki. Mam, idę intuicyjnie, o tu mogę coś interact, a mogę kupić Tease but a Scratch, Siege the Day, Multiplayer Tip. Okej, okay, a to może być może katapulta jest dla dwóch graczy. I Makeshift Staff. Makeshift Staff? Czy to znaczy, że będę mógł zrobić różdżkę? I czarami się stąd wydostać? To byłoby... a, przepraszam, epickie. Dobra, chyba muszę pójść wyżej. A, patrzcie. Tu jest coś. I to jakiś przycisk jest? Co to? Czyli tutaj będzie trzeba niżej pójść i... To są okna chyba. Rzucić może tutaj ten... Hak z liną. Tak, mi się wydaje. Kto tu ma jakiś... Matt ma dla mnie kolejne zadanie. My supplier has doubled his prices. I am left sitting unfinished masterpiece. Any chance you could loot me some art equipment? Znowu chcesz? Ale to jest dobre, bo akurat Matt jest znany z tego, że rysuje, prawda? Epic Battle Fantasy od razu wam podpowiem. Gdzie są te cholerne łazienki? To jest piętro trzecie, roll call. I do... O, i tutaj jest gym na szczęście. Dobra, to od razu cyk. Już się zmęczy. Ale to na trzecim piętrze, to dokładnie tak. Dobra, jestem, byłem. Dobra, czekajcie, bo muszę mu zdobyć... I to jest nawet... A, niżej, okej. Wow, tu się... Jak, dostałem prawie w japę. Bo się tu ktoś zlał. Znaczy zlał w sensie... Nie, że wysikał. O nie, tu już nie ma. Widzicie, zostawiłem to ostatnie i już zniknęło. Wezmę talcum powder. I to też wezmę. Oj, o, my chyba na tego potrzebujemy nawet. Jeszcze razor blade by nam się przydał. Jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy taki quest. Kolejny pilniczek, ale na razie mam tych pilniczków. Dobra. Idziemy. Dobra. Matt, dobra, wyżej. Matt, słuchaj, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Czy bardzo ważną rzecz, czy ty jesteś, Matt? Tu jesteś. Proszę bardzo. Nie mam problemu, polecam się na przyszłość. Exercise time jest idealne dla mnie teraz. Chociaż nie zregenerowałem energii wystarczająco. Dobra, to będę musiał zregenerować za chwilę. Nie jest tak ważne jak mózg, ale jest... Jezus Mary, co tam się dzieje? Jest równie ważne. Więc wejdźmy. O, może tu coś ciekawego przy okazji znajdziemy w tej oto? Co my tu mamy? Mamy znowu pilnik. Kurczę, po raz kolejny. Toothpaste. A wiem, że magazyn to był plakat. Więc wezmę ten magazyn. Nie pamiętam dokładnie, jak się plakat robiło, ale wiem, że plakat można było pierdzielnąć sobie na ścianę. I to zasłaniało przejście w ścianie, więc byliśmy bezpieczni. W miarę. Chyba, że się okaże, że jednak nie. To wtedy nas sklepią i po krzyku. Dobra, trochę zregenerowałem energii. Czy regenerujemy full? Zrobimy full, bo przy okazji zaliczy mi to zadanie, że tu jestem, nie? Tak, zaliczy mi i powinno być git. Halo, proszę... O, tutaj papier toaletowy leży, proszę bardzo, nie? Dobra, shower time już mam zaliczone, więc idealnie idziemy ćwiczyć. A wiecie co? Nie mózg. Nie. Nie idę ćwiczyć mózgu. Idę... przepraszam, nie mięśnie, tylko mózg. Dobra, czyli musimy zejść niżej. Dobra, na mam nadzieję, że z czasem nauczymy się chodzić też po tym więzieniu w miarę. Dobra, tutaj i tutaj na dół, mam nadzieję. O, tu jest też przejście. Uuu, oni potrafią tu wchodzić! To wszystko zmienia. Skoro oni potrafią tu wejść. Zaraz, to miało być na... A, na piętrze pierwszym. Dobra. Wszystko się zgadza. O, jak oni wchodzą tam na tyły, to tu nie jest wcale tak bezpiecznie, jak myślałem. No dobra, czas przeanalizować sytuację podczas czytania książek. No, przede wszystkim chcę zrobić sobie hak z liną. Nie wiem, ile tam mi tej inteligencji było potrzebne, żeby zrobić hak z liną, ale no wiecie. Hak z liną. Żeby móc ewentualnie dostawać się do jakichś może tajnych miejsc, które mają jakieś fajne rzeczy. Job time. No i trzeba by też jakąś robotę wziąć. Ja pamiętam, że żeby przejąć czyjąś robotę, to trzeba było sprać komuś, ten kto pracował, sprać mu ryj na tyle, żeby zająć go przez cały czas, żeby stracił tę pracę, a potem idę i tę pracę przyjmuję. Chyba tak to działało.
o ile się nie mylę, bo to wiecie, no półtora roku już nie grania, to trochę jednak zmienia. Mimo, że przecież spędziłem przy tych The Escapist tyle czasu, tyle serii, tyle sezonów. Co to jest? Czekajcie. Perform? W sensie... Aha, może to jest jakaś... jakiś job do zrobienia, że perform. Dobra, już się proszę nie pieklić. Idę. Idę z chęcią zarobię te... Nie wiem, ile się z tego zarabia. Możemy zobaczyć. Mamy 125. Zobaczymy, ile zarabiamy. No oczywiście, jak weźmy sobie robotę, no to... To jest zarabianie hajsu. Im lepsza robota, tym lepszy hajs. No ale... Też z drugiej strony problem jest taki, że... Zobaczymy, ile? 10. Problem jest taki, że... No... Hajs zarobiony, a... Ale niekoniecznie... To mnie ciekawi. Niekoniecznie, mamy teraz pełną dowolność, tak? A tak będziemy musieli robić coś bardzo konkretnego. Matt, znowu, Envy strikes again, some flushed my spentling to the toilet, obviously. Could you help me locate some freshman? No, który? Już trzeci raz. Chusteczka? No, dosłownie obok była, chłopie, to nie mogę sobie po prostu pójść i wziąć chusteczki. Przy okazji, roll of duct tape. Dobra, zostawimy tutaj to na razie. Dobra, słuchaj, Matt. Proszę bardzo, to była szybka akcja dla ciebie. Ich liebe Kunst! Dobra. Bo Handkerchief to jest taka nazwa w sumie, wiecie, po angielsku. Dobra, co my tu mamy? A tu mamy nielegalne rzeczy. O Jezu, tu mamy nielegalnych rzeczy. A gdzie to wszystko trzymać? Przecież jak mnie złapią, to po krzyku. Dobra, zabieramy to na razie i chowamy to tu. Znaczy, rozumiem wszystko, co jest tutaj, to się zachowa, tak? Więc myślę, że ważniejsze jest jednak to. Dobra, okej. Okay. Nie pamiętam dokładnie, na co to trzeba było zwracać uwagę, kiedy się próbowało tutaj chować rzeczy tajne. Makeshift stun gun. To niżej jest, jakby ktoś chciał zrobić jeszcze jakieś zadanie. Znaczy, w ogóle to zapomniałem jeszcze jednym, że chcemy zrzucić te rzeczy. Można bałaganić, to jest plus. Można bałaganić i nikt tego nie sprzątnie, na szczęście. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, tu mamy... O właśnie, co, chodzisz z mapem i sprzątasz bardzo dobrze. V! O! V zabierzemy. O, nawet Tub of Bleach może się przydać, bo rozumiem, że Tub of Bleach make it stun gun, okej. Tub of Bleach to jest wybielacz, możemy se ciuchy zmienić. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest kolega, do którego miałem biec z tym? Pewnie zaraz się spotkamy. Na górze. To teraz w ogóle, czy to nie zaraz obiad? Ale idealnie Stanisław wyczuł. Znaczy blacha, przepraszam. Dobra, zjemy sobie, proszę bardzo. Zjedzone. Gdzie jesteś, kolego? Widzę, że tu idziesz. O, gdzie on jest? On biegnie. On bo cały czas na górze jeszcze jest. Chodź tu. Chodź, bo ci muszę... O, właśnie. Chodź, Gary. Masz. Proszę bardzo. I znowu się leją. Zarabiamy sobie w taki sposób pieniądze. Ciri, co ty chcesz ode mnie? I can get this tune of my head and it's killed me all night. Could you find some instruments so I can... Okej, okay, może być. Znajdę ci instrument, żebyś mogła pośpiewać sobie Grosza daj Wiedźminowi. Dobra. Oficer ci to jakiś rzuca. To się cały czas piorą, cały czas się miażdżą. To są oczywiście kamery, więc z tymi kamerami trzeba uważać. Dobra, dinner time. A ja bym dalej chciał ćwiczyć mózg. Bo to dość ważne, myślę. Jak go ogarniemy teraz... O, proszę bardzo, jesteśmy na pierwszym piętrze. Jak go teraz ogarniemy, to mamy spokój. Free time, idealnie, świetnie. Znowu możemy trochę poćwiczyć mózg. Dobra. Super. Czy były to jakieś przedmioty, które potrafiły zniżyć hit, tak zwany? Ten... wkurzenie strażników? Powiem, że tam do 90 to będą strzelać snajperzy chyba. O, już nie pamiętam, jak to działało. Ale wiem, że on chyba po prostu z czasem siadał. Tutaj najlepiej po prostu dać się sklepać chyba, jak już cię dopadną, masz 100% rozpoznawalności. No bo to tak ciężko potem ogarnąć. I chyba staniemy na bardzo ładnej liczbie, tak? Coś czuję? Bardzo ładna liczba inteligencji? Tak jest. Nie mogło być inaczej. Zobaczmy. Mamy 48 siły i 69 intelektu. Myślę, że moglibyśmy jakąś robotę wziąć, ale na razie robota może oznaczać, że damy jakieś przedmioty, nie? Więc tam się leją. Tu też... O, kuźnia tu jest! Interact? Ja bym z chęcią... Kuźnia, proszę bardzo, jakaś robota jest czyjaś. Czyż możemy pracować w kuźni. Ciekawe, czy można opuścić ten most. Może to jest jeden z sposobów ucieczki. Opuścić most. Tu też kolejna robota. Oj, tutaj mamy...
coś jeszcze, jakaś skrzynka. Zobaczymy, co jest w tej skrzynce. W ogóle chciałbym dostać się na dach, zobaczyć, na ile wysoko jesteśmy w stanie wejść w ogóle, nie? Dobra, mamy co tutaj? Mamy top tube of glue. Dobra, chyba tyle na razie. Drewno nie. Trzeba zacząć robić rzeczy. O, tu ma... O, proszę. O, patrzcie, fix boat. O, łódeczka tu jest. Tylko jak się dostać do tej łódki? Proszę bardzo, odkryliśmy kolejny element charakterystyczny. Łódka. No to tu może być kilka sposobów na ucieczkę. O! Proszę bardzo. To, naczelnik. U, a można wskoczyć? Ło! Patrzcie na to! Można było wskoczyć do studni. Ale kurna, ile tu trzeba nakopać, żeby móc stąd uciec? A to jest jeden ze sposobów, tak? Wskoczyć do studni i w studni kopać. Ale wiecie, co jest jeszcze lepsze? Mam nadzieję, że w tej studni mogę trzymać nielegalne przedmioty. A? Co prawda blisko psów jest i psy wyczuwają nielegalne, ale tu bardzo blisko. Dobra, dobra. Moim zdaniem dość istotna rzecz. W tej studni może da się trzymać nielegale. I dodatkowo można wychodzić w ogóle stąd przecież. Właśnie, tak? Można stąd wychodzić bez szwanku, bez problemu. W ogóle zobaczmy, czy w tej studni faktycznie się rzeczy zachowują, tak? Zrobimy test. Weźmiemy to. Okej, mamy trzy nielegalne rzeczy łącznie. Zobaczymy, czy to coś... Da, no właśnie, albo idziemy obok psów, tak? Psy wyczuwają nielegalne. Nie wiem tylko, czy dopiero nie jak zaczynają biegać. Teraz nie powinny wyczuć. Tak, nie powinny. Dobra, i zobaczcie, i tu możemy trzymać jakieś... Kolejne nielegalne rzeczy. Trzeba podać też, że na rolkolu muszę sprawdzać, czy... No właśnie. Czy przypadkiem nie chcą sprawdzać mi celi, bo jak to zrobią, to ja mam tam zbyt dużo niebezpiecznych rzeczy, nie? Więc już muszę to wynieść, chociaż to jest chyba czas, kiedy będziemy kończyć. Bo to już jest... Tak mi się wydaje. To już jest koniec dnia. Dzień dobry. Komu sprawdzają cele? Lucky to be, pla 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 pla. Nie wiem, komu sprawdzać. Nie wiem, czy kiedy to mówili. Czy to mówią na początku, czy na końcu mówią? Chyba już powiedzieli, więc na wszelki wypadek ja sobie, mimo że mam straszny śmietnik tu, wezmę te nielegalne rzeczy, które tutaj trzymam. Tak. Na razie blachę to zostawię to i to wezmę. Nie wiem, czy zdążę. Wiecie co, bo ja chcę wziąć te wszystkie nielegalne rzeczy i je wynieść do tej studni. O cholera. Tylko gdzie tu było wejście? Eirik and Rook. Dobra, teraz powiedzieli, na samym końcu powiedzieli, że Eirik i Rook będą mieli sprawdzane cele, okej. O rany. To jest szybka akcja. O rany. To może nie wyjść, zamknięte już są wyjścia, no przecież, tak. Więc mam nielegalne rzeczy, muszę pamiętać, że mam na sobie nielegalne rzeczy. W sobie, przy sobie. Oficer Alzaria, spokojnie, już idę, już się proszę nie rzucać. Tak jest. Jestem w domu. Nie mówiąc nikomu, nielegalne mam ze sobą, więc będziemy wrzucać je do studni! Czyli znaleźliśmy sobie miejsce, gdzie będziemy musieli to trzymać. Bardzo dobrze, bo nie będziemy musieli tutaj dziubać. Choć wygląda na to, że zobaczcie... Dobra, jest przejście. Oni mogą tędy chodzić. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. Ale coś czuję, że mogą to zrobić, więc moi drodzy, bardzo wam dziękuję za pierwszy odcinek z The Escapist. Wielki powrót, niespodzianka miała, mam nadzieję, że się udała, niespodzianka. Może nie spodziewaliście się faktycznie tej niespodzianki. Z The Escapist, powrót na święta akurat, bo, tak jak mówiłem, szukam po prostu lżejszej gry, którą mogę sobie pograć bez spiny, że muszę tutaj gildię zatrudniać i szybko się to nagrywa, fajnie się to, szybko to leci, chociaż pewnie jest frustracja, nie będzie nadchodzić. Na razie jest dużo ciekawych, nowych rzeczy do odkrycia, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki, wielka piona i do zobaczyska już niebawem. Cześć!